Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Don't Escape, 4 Days to Survive. Prawdopodobnie finał tej całej naszej przygody, kiedy poznamy to, mam nadzieję, prawdziwe zakończenie. Przebudzenie, tak się zwie ta druga część. Zobaczymy, jak ta historia się skończy. Muszę przyznać, że jestem mocno podekscytowany tym, co tu się będzie działo. I jaka rzeczywiście będzie... Jaki będzie finał tej całej historii i jaka... I co dowiemy się w ogóle w tym true endingu? Co dowiemy się, kiedy wsadzimy obie dyskietki? Czy to będzie po prostu szlap, pyk i nagle pojawimy się, tak jak teraz, pojawiliśmy się w nowym świecie, ale ten nowy świat po prostu nie będzie miał spadającego księżyca i koniec? Czułbym wtedy taki delikatny, może lekki niesmak, gdyby to było tak po prostu tylko tyle. A może jednak dowiemy się, że jesteśmy w innym świecie i na przykład znamy i Cody'ego, i Barry'ego, i na przykład i Catherine jakoś. Potem się okaże, że Barry jest naszym ojcem, a my jesteśmy rodzicami Cody'ego. To trochę abstrakcja, bo w takim wypadku Barry musiał być trochę innego koloru skóry, żeby to miało sens, no ale... Wydaje mi się, że ten olej kuchenny to zostawię. Prędzej mi się przyda po prostu tutaj. Nawet kanister wydaje mi się, że to zostawię. Paliwo jest 10 kilo. Może kanister zostawię, czuję, że paliwo nie jest mi jakoś mocno potrzebne. Do tej pory nie było i chyba tak zostanie. Więc mamy najważniejszą rzecz. Tam widziałem w komentarzach, że pisaliście mi, że nie wziąłem przedłużacza. Że może przedłużacz mi się przyda. Mam wrażenie, że nie będzie nam potrzebny. Mam wrażenie, że powinno to wszystko tutaj pasować. Przepraszam bardzo. No teraz to sprawdzimy. Może będziemy musieli jednak wczytać save'a. Proszę bardzo, podłączyłem zestaw spawalniczy. Działa. Teraz potrzebuję tylko materiału do przyspawania, który sobie zebraliśmy po drodze. Szlap. Ta czynność... Proszę bardzo, przyspawać płytkę do zatecznika, czy naprawić, tak, 30 minut nam potrzeba. Proszę bardzo, jest. Załatałem pęknięcie poszycia na zewnątrz statku. Jest. Proszę bardzo, pięknie. Nie jest za bardzo aerodynamiczne, ale musi wystarczyć. Co się stało z twoim cieniem nagle, Barry? To zawsze takie było? W ogóle tak, czekajcie, ten cień to też jest fajna sprawa. Patrzcie, tu jest źródło światła. Ten cień rzeczywiście dynamicznie reaguje na pozycję naszego bohatera. To też jakoś wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. Teraz dopiero coś mignęło mi, taka kreska, i patrzę, że faktycznie fajny bajer jest zrobiony z tym cieniem. Propsy, bardzo mi się to podoba. Jestem też ciekawy, czy to wszystko trzeba było animować poklatkowo, czy to wszystko jakby jest jakaś nakładka na całą grę, która pikselizuje czy pikseluje niektóre elementy. Jestem ciekawy, jak to technicznie jest zrobione. No dobra, szczerze, że przerwałem wam dialog, wybaczcie, moi drodzy, ale no... Znaczy ja ich przepraszam, nie was, nie? Żeby nie było. Że tutaj mieliśmy coś z tym... Nie używaliśmy tego katalizatora paliwa w ogóle. Dodanie katalizatora do zbiorników paliwa. Dobrze, no to teraz tak. Kolejna rzecz, którą mieliśmy zrobić, to pójść tutaj, wykorzystać ten odcisk palca, żeby nam już nie męczył. Nas nie męczył tutaj kompletnie. Raz kozie śmierć, dostęp przyznany. I teraz potrzebne jest tylko to urządzenie dziwne, tak? Bo to jest ten cały kalibrator, tak. Może z tym kalibratorem jesteśmy w stanie potem poprawić się tym paliwem? Może jakaś minigierka jest związana z tym? To też w sumie wziąłem, ale wiem, że... Zaraz, coś nie było coś tutaj? Nie. Ale to rzecz mi nie... Ta rzecz tam... jonowo-litowy coś tam nie jest mi chyba kompletnie potrzebny. Tak mi się wydaje, ale i tak będziemy tu zrzucać całe wszystkie śmieci, które będą zbędne, i tak musimy zostawić tylko kilogram, pamiętacie? Dobra, to teraz tak. Myślę, że czas pojechać w górę. Tak, pan transmisyjny działa. No i teraz musimy tutaj wszystko poprawić. Czyli tak. Wkładamy chip tutaj. Proszę bardzo. Mamy informację. Wszystko ok. Wszystko działa. W pożądalu. Filtr powietrza jest. Nie trzeba było go wymieniać. I teraz tak. Tutaj mamy brakujący system. No i ten brakujący system wiemy już, że będzie pasował tutaj. Więc go wysadzamy. Proszę bardzo. Urządzenie oceniające kalibrator silnika wyświetla informację o statusie silnika. Wszystko wydaje się być w porządku, w porządeczku. Alrighty then. Zainstalowane zbiorniki powietrza. Zobaczcie, że one są na miejscu, są tu zainstalowane. Nie musiałem znikąd ich brać i ich tutaj montować. No wygląda, jakby cały statek był gotowy. Jeszcze tylko zabrakło tego jednego kilosa. Ale cały czas jeszcze pyta, czy możemy jakoś poprawić stan statku. Zainstalowałem chip nawigacyjny, brakujący kalibrator silnika. Ale może teraz właśnie, w tym momencie jest potrzebna kalibracja tego paliwa, bo ta konsola może teraz będzie działać dopiero. W ogóle, tym się nie musimy kompletnie zajmować.
na to wygląda. Nic, zero. Wiecie co, to może zróbmy jeszcze raz szybki test. Zaraz będziemy też, możemy testować też po prostu lecąc w kosmos, zobaczyć czy wszystko jest ok. Sprawdźmy ekran diagnostyczny, jak to wygląda. Właz wyrzutni otwarty, spójność ok, mieszanka ok, mieszanka paliwa ok. Katalizator paliwa brak. Zapas powietrza ok. Czyli ten katalizator paliwa to dalej jest rzecz, którą trzeba jakoś poprawić, naprawić. System diagnostyczny uszkodzony, manual w celu ukończenia styki. Katalizator paliwa brak. Co to znaczy, że... Wiecie co? Ja się udam szybko po to paliwo, ale zazwyczaj paliwo rakietowe to zupełnie inne paliwo niż takie, które dolewa się do... Do rakiet, tak? O, widzicie, że powoli się zmienia też kolorystyka naszego otoczenia tu. Ale ja wezmę ten kanister. I teraz już mam na niego miejsce. Czy szczerze mówiąc, co trzeba będzie zrobić, żeby ten... No teraz zobaczymy, co z tym paliwem. Spróbujemy go od razu dolać tutaj. Nie mogę tego zrobić. Kate, czy masz jakieś wskazówki? Nie, możesz tylko pogadać o Barem i o Codim. Ta konsola ma wlew na katalizator, który będzie dodany do zbiornika z paliwem. Czy to wygląda, jakby ta konsola ma wlew na katalizator, który będzie dodany do zbiornika z paliwem. Czyli musimy jakoś skombinować ten katalizator. I on będzie wtedy dodany do zbiornika z paliwem. Przepraszam bardzo, a to nie jest przypadkiem ta but... No Jezu, to jest to do dolania tutaj. Wlałem katalizator do wstryski... Sami widzicie. Tak, jakoś tak się zafiksowałem, że przecież zapomniałem, że mam też butelkę. Pewnie krzyczyliście do monitora, ale ogarnąłem w czasie. Ogarnąłem się w czasie, więc jest nie jest źle. Rękawice zostawiamy. No, garść gwoździ też... Nie, chyba nam się gwoździ nie przydadzą. Wygląda na to, że nie przyda nam się już nic. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi do drogi. Bo tam jedyny w diagnostyce jedynie był problem z tym katalizatorem paliwa, który już naprawiłem. Zresztą tu widzimy. Dodałem katalizator do paliwa. Cokolwiek tu zrobimy, to ekran diagnostyczny pokaże nam, że co? Okej, jest katalizator. Jest super. Zapas powietrza, Wszystko jest pięknie. Wszystkie jakby urządzenia... I zobaczcie, mamy jeszcze 3 godziny i 4 minuty, czyli jakiś jednak zapas udało się zachować, czyli najciężej było na tego trzeciego dnia ogarnąć zapas paliwa. No, wygląda na to, że wystarczy, że teraz tylko podrzucam te całe moje śmieci i jesteśmy gotowi do lotu w kosmos. Zostawiam sobie w ekwipunku tylko oczywiście martwego ptaka, którego dalej chcę wynieść w kosmos. Dyskietka, wzmacniacz pamięci, mniejszy... I ciągle zapominam kontr, co to było za rozszerzenie. Mniejszy kontr fazy. Kurczę, ciągle mam... Ile razy już... Co ty podnosisz tu? Ile razy ja już widziałem to słowo, a ciągle zapominam, co ono znaczy, ale mniejsza z tym. Moi drodzy, w takim wypadku pozostaje nam nic innego, jak zrobić ostateczny zapis, na Ziemi oczywiście, bo jeszcze będziemy musieli jeden zapis zrobić w kosmosie, nie wiadomo, co tam będzie się działo. I lecimy. Jesteśmy gotowi na start. W każdej chwili daj tylko znać. Gotowy do startu. Czy jesteś pewien, że jesteś gotowy? Jeśli tak, to czy chcesz użyć jakiegoś przedmiotu? Co ciekawe, żadnego przedmiotu nie mam ze sobą. A czy mógłbym coś mieć, co może coś zmienić? Nie wiem. A może chcę użyć ptaka, ale ptaka to nie mogę użyć. Po prostu odpal statek. Moi drodzy, zobaczmy. Świat się kończył. Księżyc pokuszony na kawałki pędził w kierunku planety. Oba ciała niebieskie rozrywały się przy tym na strzępy. Wszystkie lampki zielone? No niektóre tak. Nie mieliście czasu, żeby sprawdzić wszystko po ostatni nit, tak jak robiono to przy startach rakiet w czasach przed zagłady. Czy co? Nie wszystko sprawdziliśmy? Kate spojrzała na ciebie ze słuchawkami w uszach. Silnik gotowy. Rozpoczynamy procedurę startu. Dezaktywuję protokoły bezpieczeństwa. Ręczne sterowanie aktywne. Właz był otwarty, zapewniając wam prostą drogę w kierunku niebios. Co by było, gdybyśmy wystartowali z zamkniętym włazem? 5, 4, 3, 2. Zapięć pasy, to będzie ostra jazda. 1, 0. Siłę przyspieszenia siła przyspieszenia wprasowała was mocno w fotel, wyciskając powietrze z płuc. Rakieta zaczęła wzbijać się w górę. Rozejrzałeś się za siebie, spojrzałeś na siebie, na Codiego i Barego siedzących na swoich miejscach. To cud, że miałeś ich tu obu. Odległe wspomnienie odbiło się echem po twojej głowie. No właśnie. Statek wspinał się po niebie, podczas gdy Kate walczyła z mocą silnika.
Sierżant i jego ludzie stali na szczycie wzgórza, przebyli daleką drogę na zachód od czasu, gdy ostatni raz go widziałeś. Cały oddział uniósł głowy, spoglądając w niebo, śledząc spojrzeniami jasną smugę waszej rakiety. Patrzcie no tylko, parsknął sierżant, powoli kręcąc głową z niedowierzaniem. Ten koleś to naprawdę zrobił. Powodzenia, cokolwiek tam znajdziesz, dodał, zanim odwrócił się plecami. Cały oddział zdecydował otworzyć ostatnią butelkę whisky i opróżnić jej zawartość, podczas gdy świat dookoła nich zaczął się rozpadać. Rakieta była coraz wyżej, przynajmniej podtrzymywanie życia zdawało się być sprawne. Ponieważ domyślne ustawienie było uszkodzone, musiałeś ręcznie dobrać mieszankę paliwa. Mieszanka była perfekcyjna, maksymalna wydajność oznaczała mnóstwo ciągu i stabilny lot. Zainstalowałeś w statku nowy chip nawigacyjny, z jego pomocą Kate miała wsparcie w postaci serii liczb i kątów i współrzędnych, co zawsze jest lepsze niż zwykłe zgadywanie. Zainstalowałeś na pokładzie kalibrator silnika, precyzyjnie skalibrował on ciąg ze wszystkich dysz, sprawiając, że działały one w bardzo skoordynowany sposób. Dobrze, że zauważyłeś to pęknięcie na zadeczniku promu. Po tym, jak to naprawiłeś, nie stanowiło prawie żadnego dodatkowego oporu powietrza. Kate udało się skompensować niedoskonałość w aerodynamice jej umiejętnościami pilotażu. Przygotowałeś specjalny katalizator paliwa. Sprawił on, że paliwo w głównej rakiecie spalało się szybciej, ale też dużo wydajniej, generując więcej mocy. Moi drodzy, perfect day, perfect flight, jak to nazywałem na początku. Jest achievement? Mamy to. Dotarliście na orbitę, a stamtąd było już zadziwiająco blisko na Księżyc. Kate skierowała prom w stronę bazy księżycowej. Nie będę tu rzucał muzyczki ze Star Warsów. Dziura na Księżycu jak była, tak została. Bez zmian. Ale żyjemy wszyscy? Chyba wszyscy przeżyli. One way ticket. Po prostu. Kate, wszystko w porządku? Ła, to nie było najlepsze z moich lądowań. Nigdy nie wiedziałem, żeby lepiej ci poszło. No ale mogło być gorzej, prawda? Na moją obronę pierwszy raz lądowałem na Księżycu. Okej, zobaczmy dalej. Barry. Barry, jesteś ranny? Chyba nie, tylko kilka siniaków. Spróbuj wstać, musimy się stąd wydostać. No i jeszcze Cody? Jesteś cały? Nie wiem. Możesz wstać? Chyba tak. Co to za dźwięk? Czy wszyscy zginiemy? Tracimy powietrze, Dawid. Teraz jest dobry moment na wyciągnięcie skafandrów kosmicznych. Zróbmy to. Niech każdy się w te skafandry ubierze. Tak jest. Hej! Jak się trzymasz? Kręci mi się w głowie i nie lubię już statków kosmicznych. Możemy wyjść na zewnątrz? Tak, pewnie masz rację, powinniśmy się pospieszyć. Okej. Zobaczmy, co powie jeszcze Barry. No i spieszy mi się, jak widzicie. Jak się trzymasz? Nie mogę uwierzyć, że tu jesteśmy. Byłem pewien, że... Tak, ale oto jesteśmy. Dobra, to jest dużo nie powiedział nam. Co powie jeszcze Kate? Co tam? Udało się, naprawdę się udało. Nigdy w to nie wątpiłam, ale... Chyba muszę przyznać, że ci to zawdzięczam. Chodźmy, tu nie jest bezpiecznie. To jeszcze są jakieś teksty o ukrywaniu tożsamości i tak dalej, gdybyśmy chcieli pogadać. Dobra, gdzie tu jest wyjście? O Jezu, tu jest właz. Dobrze szedłem w kierunku Kate. Tu jest właz, więc trzeba z nim wleźć, a raczej wyleźć. Rozpoczynam procedurę dekompresji. Dekompresja zakończona. Tak oto jesteśmy na powierzchni Księżyca, który i tak się, kurczę, na mnóstwo jednak wali. Nadal nie wierzę, że tu jesteśmy. To lepiej zacznij wierzyć. Pobyt na Księżycu to jedna z najmniej nieprawdopodobnych rzeczy, jakie ci się dzisiaj przytrafią. Co przez to rozumiesz? Chodźmy do tamtej bazy, to ci pokażę. Tak jest. Dowiemy się tutaj wszystkiego o śnieniu i tak dalej. Jesteśmy na Księżycu, Cody. Hurra, jestem w kosmosie. Właśnie, jesteś. Juhu! Ten skafander jest na mnie za duży. Może odrobinę, ale radzisz sobie doskonale. Ale co teraz? Chodźmy dalej, trzymaj się blisko mnie. Okej. I jeszcze pogadamy sobie z Barrym, którego nie mieliśmy okazji gadać. Witamy na Księżycu, Barry. Nie mogę uwierzyć, że tu jesteśmy. Popatrz na Ziemię, no spójrz tylko. Ta, widzę ją. Pamiętasz, jak wyglądała, jak pokazywali ją w telewizji? Była błękitno-zielona. Sporo się tamtego czasu zmieniła. Niedługo nawet to nie zostanie. Ta, dlatego myślę, że musimy się spieszyć. Czas to pieniądz w tym przypadku. Idziemy do bazy księżycowej, bardzo powoli. Krokiem księżycowym, moonwalkiem można powiedzieć. Tylko, że przodem niestety. Reverse moonwalkiem być może.
A, i tu będzie taka minigierka, tak, przecież, że otwarcie śluzy, wejść do bazy księżycowej, otworzyć śluzę powietrzną od zewnątrz, dostać się do środka. Tak, więc ręczne otwarcie śluzy. Fajne jest też to, że wszystko drży oprócz tekstów, że jak czytamy tekst, to tekst możemy czytać, a on nie drga. To moim zdaniem jest bardzo fajny motyw, podoba mi się. To nie powinien być większy problem z ustawieniem tego. Proszę bardzo, poszła jak spłatka. Wchodzimy do środka. Dobrze, możemy ściągnąć skafandry. Świetnie, już prawie skończyło mi się to powietrze. Co teraz? I moi drodzy, dostałem achievement Dead Bird Space. Rozejrzyjmy się, czyli faktycznie przywiezienie ptaka tutaj daje nam achievement. A jakbym chciał dać ptaka, fuj, mogę to dotknąć? No to fuj, czy mogę to dotknąć? Nie wiem, czy w ogóle chcę wędrować z tobą, jeśli nosisz takie rzeczy w plecaku. Kate, co? Jesteś kotem, czy coś? Albo masz bardzo kiepskie podejście do kobiet. Wszyscy reagują na tego ptaka, to jest ciekawe. No dobra, przejdźmy na początku tutaj. Zobaczmy, co tu jesteśmy w stanie odkryć. Co tutaj mamy? Czytnik kart. Jest tu otwór na kartę dostępu. Komputer kontrolny. Odmowa dostępu. A no tak, bo potrzebujemy na początku karty. A ją chyba da się zdobyć tylko z tamtej strony. Chyba tam była gdzieś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Z tej strony, gdzie są te wszystkie... Tak. Co to jest, Kate? Kapsuły śniących. Czemu ci ludzie tu są? Mówiła, że wszyscy się ewakuowali. Że są w innym wymiarze, czy coś w tym stylu. Dalej będę czytał wszystkie dialogi, bo być może tu będzie jakaś zmiana wynikająca z tego, że mamy dwie dyskietki. Tak, są. To jest to, co zostawili za sobą. Kate, mówiłaś, że uciekli. Uciekli, Dawid. Zobacz na monitory ich aktywności nerwowej. Są płaskie, bo to są tylko ich śpiące ciała. Ich umysły opuściły to miejsce. Przedostały się przez strefę snów i obudzili się już miesiące temu w bezpiecznym miejscu. Kapsuły podtrzymują tylko ich puste ciała. Nie żeby to było jakoś wymagane, ale jakby z jakiegoś powodu chcieli wrócić, to nadal mogą, przynajmniej jeszcze teraz. Chwila, mam kilka pytań. Więc co myślisz o tym miejscu? Jest większe niż sobie wyobrażałam, naprawdę? Nie wydaje mi się aż takie ogromne. Rozejrzyj się, Dawid. Większość z tych rzeczy jest niemożliwa do osiągnięcia ze współczesną technologią. Cholera, nawet za 50 lat nie dałoby się tego wszystkiego zrobić. Co chcesz przez to powiedzieć? Że Sidereal Plexus pożycza sobie technologię z innych miejsc. Więc to coś w rodzaju hibernacji? Tak, żeby ciało nie umarło podczas gdy świadomość jest gdzieś tutaj, gdzieś indziej. Jest gdzieś indziej. Co się stanie, jeśli ciało umrze? W innych okolicznościach umysł też by umarł, ale Sidereal odkrył coś. Nie wiemy jak, ale znaleźli sposób, żeby całkowicie oddzielić od siebie ciało i umysł, więc gdy księżyc uderzy w ziemię i wszystko tu zrobi bum, to nie będzie miało dla nich żadnego znaczenia. Sfera snów? Poetycka nazwa, ale dość trafna. Sidereal odkrył, że ludzki umysł może dostać się do tamtego miejsca. To jest wielka sieć łącząca wszystkie umysły. Jak się okazało, wykracza poza wszystkie umysły w jednym świecie. Łączy umysły między wszechświatami. Dlaczego kapsuły śniących muszą być na Księżycu? Po co w ogóle kłopotać się z podróżą tu, jeśli po prostu wsadzają cię do kapsuły? Ich kapsuły są niezwykle wrażliwe na wszelkiego rodzaju zakłócenia, zwłaszcza fale radiowe. Ludzkość produkowała ogromną ilość fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach, transmisje radiowe, telewizja, komunikacja, mogę wymieniać. Sidereal nie potrafił znaleźć lokacji na tyle odizolowanej, żeby ich kapsuły śniących działały jak należy. Osłona za pomocą klatki Faradaya okazała się efektywna, ale powodowała jakieś efekty uboczne. Ich wczesne eksperymenty niejednokrotnie kończyły się fatalnie. W końcu doszli do wniosku, że jedynym miejscem, które odpowiednio wytłumi fale radiowe, będzie... Księżyc. Dokładnie tak. Co z komunikacją między Ziemią a Księżycem? Co z falami radiowymi z kosmosu? Nie zakłócają one działań kapsuł? Komunikacja Sidereala działa na częstotliwościach poza szkodliwym spektrum. A promieniowanie kosmiczne? Cholera, nawet nie wiem, musieli znaleźć na to jakiś sposób. Nie jestem naukowcem. No dobra, to jest nasz ratunek. Wskakujemy do tych kapsuł i wyśniwamy się stąd. Budzimy się gdzieś indziej. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale z drugiej strony, co mamy do stracenia? W sumie nic nie mamy do stracenia. Jest czarna karta. Sidereal Plexus Steven Kervin. No ale zanim to jeszcze powsadzamy tutaj. Konsola wydaje się być zablokowana. Aha. Pamięć. Brak dysku. Konsola zablokowana. Musimy na początku odblokować konsolę. A Barry jeszcze coś powie? Tak. Co myślisz o tym miejscu? Czuję się jak we śnie. Może jesteśmy we śnie. Na pewno jest to dość nieziemsko. To fakt. To zdecydowanie. O, proszę bardzo. Tu już się trochę... Jak widzicie, księżyc też zapada. Tu też zaraz zobaczymy jakieś zmiany. Czytnik kart.
Dostęp przyznany. Konsola umożliwia ci uzyskanie dostępu do kapsuł śniących. Mając go, będziesz w stanie otworzyć ich i użyć którąkolwiek z wolnych kapsuł. Zrób to. Dostęp przyznany. Kontrola kapsuł snu odblokowana. No i teraz czas na kolejny taktyczny zapis. Zapis kosmiczny. W takim momencie myślę, że to jest odpowiedni moment. I jedziemy dalej. Komputer kontrolny znaczy, że już wszystko, co było, trzeba czas iść. Tak. Czytnik kart. Wygląda na to, że rzeczywiście zaraz coś tutaj powinno pieprznąć. Tak coś czuję. Albo i nie. Może tu na środku walnie. Nie pamiętam, gdzieś walnie zaraz, kurczę. Na razie jest spokój, tylko się tam wszystko i tak wali. Nie było braku prądu, ale może to się jeszcze zmieni. Szczerze mówiąc, nie wiem. Powsadzajmy teraz te dyskietki. Lepiej najpierw sprawdzę status systemu, zanim zacznę wgrywać dodatkowe oprogramowanie. Zobaczmy. Konsola aktywna. Uruchamiam diagnostykę. Kapsuły aktywne. Zajęte 52-4, tak samo jak było. Uwaga, kontroler fazy uszkodzony. A, to był kontroler fazy. Dobra. Brak możliwości boru celu. Aktywuje tryb awaryjny. Tryb awaryjny aktywny. Sidewheel Plexus nie podlega odpowiedzialności za utratę pamięci i lub zlanie jaźni. O nie. Nie, nie, nie. Sprawdź jeszcze raz, może to jakiś błąd. Nadal jest napisane, że kontroler fazy uszkodzony. To już się wydarzyło. To się ciągle dzieje. Kate, gadasz bez sensu. Kate? Co tam? Jak to? No właśnie. Co to jest kontroler fazy? To system zaprojektowany do transmitowania ludzkiego umysłu we wskazany cel. Cel? Człowiek w innym świecie? Tak, zazwyczaj jakiś nieświadomy klon przygotowany specjalnie na taką okazję. Albo pacjent w śpiączce w światach takich jak nasz, gdzie klonowanie nie zostało jeszcze opracowane. Tak właśnie podróżują między światami. Idą spać w ludzkim, w jednym miejscu, przeskakują do ludzkiego naczynia w innym świecie i tam się budzą. Altered Carbon, to ostatnio podpowiedzieliście mi, że to właśnie, wiedziałem, że Altered, zapomniałem, że Carbon, albo pamiętam, że był Carbon, zapomniałem, że Altered. Nie wiem, czy to bardziej nieprawdopodobne, czy przerażające. Jeżeli ten kontroler jest wyłączony, nie można wybrać docelowego ciała ani światu. Chyba świata powinno być. Czy ja na to samo zwróciłem uwagę poprzednio? Co to jest tryb awaryjnego złączenia? Jeśli główny kontroler fazy jest wyłączony, aktywuje się awaryjny. Wybiera losowy świat i losową osobę. Bez jej zgody? Tak. Ale z jakiegoś powodu, kiedy to się dzieje, najczęściej lądujesz w swoim własnym ciele, w wersji twojego własnego ciała w innym świecie. Okej. Okay. Gdzie trafimy? Cóż, bez kontrolera fazy mogą się stać dwie rzeczy. Trafimy do limbo, świata snów, bez żadnego ciała, do którego można wrócić, albo obudzimy się we własnych ciałach w innym świecie. Innej wersji tego nie ma. W takim, którym to wszystko się nie wydarzyło, w świecie, gdzie nie było eksplozji na Księżycu w 96? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No niestety, ale tak się nie wydarzyło do tej pory. Co to znaczy, to się już wydarzyło? Nie jestem pewna. Te sny, które mieliśmy, ostrzegające nas przed zagrożeniami, pokazujące mi, gdzie jest biurowiec Sidrilla, to mogły być nasze własne wspomnienia z naszych przeszłych żyć. To by znaczyło, że już to przerabialiśmy. Że wszyscy to już przerabialiśmy. No ale właśnie, tu się pojawia taki paradoks. Co z pierwszym momentem podróży? Co z tym naszym pierwszym przejściem? Wiadomo, ale w sumie z drugiej strony, gdyby było pierwszy raz, by się zdarzyło to na świecie A, na świecie pierwszym, ta cała tutaj sytuacja, no to ona rzeczywiście byłaby tym prekursorem, ale wszystko by się nie powiodło, więc każda konkretna jest jej kopią. Nie, dobra, to chyba jednak ma sens. Komputer mówi coś o utracie pamięci. Tak, kiedy twój umysł ląduje w twoim ciele w innym świecie, właśnie takie coś się dzieje. Złączenie, twoje wspomnienia stają się odległe, jak sen, który zapomniałeś. Nie wygląda więc na to, że wydostaniemy się stąd w jednym kawałku. To i tak lepsze niż całkowita śmierć, nie sądzisz? W sumie i tak dead. A jeśli poprzedni ja ostrzegł mnie przed tym, co ma się stać, kto ostrzegł jego? Inny ja? Ale kto ostrzegł tamtego, kiedy to wszystko się zaczęło? No właśnie, no chyba o tym właśnie myślałem. Co z tym ostrzeżeniem? Czy oni mieli faktycznie sny pierwszego razu? Nie, jednak rzeczywiście, teraz przypomniałem sobie, dlaczego zacząłem poprzedni raz ten wątek. Bo przecież jeżeli od początku, nawet przy pierwszym podejściu, mieli sny, to skąd te sny się pojawiały? Prawda? Paradoks, prawda? Gdzieś musiał być ten pierwszy raz, kiedy nie mieli żadnych snów, nie? Z tego co wiem, liczba światów może być nieskończona. Lepiej o tym nie myśleć. Więc to rzeczywiście jest paradoks, ale ciekawe, fajne jest też to, że te wszystkie tematy tutaj Script Welder poruszył. Nie mamy wyjścia, Dawid. Musimy użyć kapsuł, czy są sprawne, czy nie. Czy możemy naprawić uszkodzone systemy? Nawet gdybyśmy wiedzieli, jak to zrobić, to pewnie zajęłoby to wiele dni. Definitywnie nie mamy tyle czasu. Zróbmy to. Szybko, bo miejsce zaczyna się rozpadać. To miejsce zaczyna się rozpadać, więc mamy wzmacniacz pamięci. Włożyłem dyskietkę o nazwie wzmacniacz pamięci do setki dyskietek. Komputer odczytuje dane.
Stacja dyskietek wzmacnia z pamięci. Ten program nie zapobiegnie utracie pamięci, ale zwiększy ilość przenoszonych wspomnień przy awaryjnym złączeniu. Brak dysku jeszcze jest na drugi. Kontroler fazy uszkodzony. Tryb awaryjny. Tak jest. Oby dzięki temu było lepiej, ale mamy też drugą dyskietkę. Włożyłem dyskietkę o nazwie mniejszy kontroler fazy do stacji dyskietek B. Komputer odczytuje dane. Czyli tak, mamy wzmacniacz, ten program nie zastąpi kontrolera fazy, ale zwiększy poziom transferu pamięci w trybie awaryjnym. Konsola aktywna, diagnostyka jest, kontroler fazy uszkodzony. Dalej tryb awaryjny, mimo wszystko. Ale jest wzmacniacz pamięci aktywny i mniejszy kontroler fazy aktywny. Pamiętam, że w poprzednim życiu wkładałem do konsoli jedną dyskietkę. Może teraz, z obiema dyskietkami, wszystko będzie dobrze? Proszę bardzo, coś sobie przypomniał w tym momencie. I to jest ciekawe. Dobra, czyli mamy to wszystko tutaj zrobione. W porządku, to teraz co? Pusta kapsuła śniących? Powinienem spytać pozostałych, czy chcą przede mną iść. Kate? Włożyłem dyskietki. Dwie dyskietki specjalne do konsoli. Jakie dyskietki? Jedna z napisem wzmacniacz pamięci, a druga to mniejszy kontroler fazy. Znalazłem je w biurowcu Sidereal Plexus i wiem, że nam pomogą, bo pamiętam użycie dyskietki w poprzednim użyciu. Jednej dyskietki. Zaraz, co? Pamiętasz, że tu byłeś? Mgliście, jak we śnie. Jeśli jeden dysk to spowodował, to dwa mogą wzmocnić system na tyle, żebyśmy przetrwali, zakończyli to. Ile pędli, pamiętasz? Jestem pewien jednej, ale miałem w niej prorocze sny z poprzedniej, więc chyba przeszliśmy naprawdę wiele. Miejmy nadzieję, że to ostatni raz, więc zróbmy to. Ha! No i fajnie. Czas spać, czyż nie? Mam iść pierwszy? Nie, ja pójdę. Pamiętaj, żeby zgasić światła. I obiecaj, że nie zrobisz niczego głupiego. Czy ja kiedykolwiek zrobiłem coś głupiego? Ha! Zabawny jesteś. Hej, Barry. Kate? Przepraszam, jeśli byłam dla ciebie niemiła. Nowy dialog. Och, nic nie szkodzi. Taki masz styl, co nie? Jesteś dobrą osobą, Kate, nawet jeśli nie chcesz, żeby ktokolwiek to zobaczył. Do zobaczyska. Pa, wielkoludzie. Hej, Cody. Nie zmieniaj się, okej? Okej, do zobaczenia. Dobranoc, Kate. Okej, Dawid, więc oto jesteśmy na końcu naszej drogi. To może dopiero początek? Może. A, ale to połączyłem to zdanie. Nie dotarłabym tu, gdyby nie ty. Wzruszasz się teraz? Gdyby za dużo czasu... Chyba za dużo czasu z tobą spędziłam. Gdzie masz nadzieję się obudzić? W łóżku, w świecie, gdzie mają księżyc i latte. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja też. Żegnaj, Dawid. Do następnego spotkania. Tylko nie celuj do mnie z pistoletu, jak się spotkamy, okej? I oby to było prorocze. Bo nie mogę ci tego obiecać. Kate jest usadowiona. To teraz Barry. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie podoba mi się ten pomysł, Dawid. Wiem, co chcesz powiedzieć i nie podoba mi się to. Szczerze mówiąc, sam nie mam pojęcia, czy to w ogóle zadziała, czy tylko robimy sobie, sobie nadzieję. Nic do stracenia, co? Dotarliśmy tak daleko, może równie dobrze spróbować. Możemy. Chcesz, żebym poszedł pierwszy? Nie, jest okej. No i to ty zdajesz się wiedzieć, które guziki trzeba naciskać. Hej, Cody, bądź dobrym chłopcem i nie siedź do późna. Haha, Barry, a na poważnie słuchaj Dawida i nie bój się, jesteś w dobrych rękach. Dobranoc, Barry. Dobranoc, mały. Dawidzie, tak? Mówisz, że możemy znaleźć się gdziekolwiek w każdym świecie? Tak, to rozumiem. Myślisz, że ją tam zobaczę? Maggie? Moją żonę? Nie wiem, Barry. Myślę, że jest taka szansa. Pozdrów ją ode mnie. Jasna sprawa, Dawid. Jasna sprawa. No i na końcu Cody. Cody, już czas. A tam jeszcze był jeden dialog, ale już trudno. Nie chce mi się spać. Wiem, ale musimy. Nie zasnę, za bardzo się boję. Ta maszyna ci pomoże. Chodź, nie bój się. Co się stanie? Gdzie trafimy? Nie wiem. Ale wszystko będzie dobrze. Dawid? Nie chcę być znowu sam. Nie będziesz. Gdziekolwiek się obudzisz, znajdę cię. Obiecujesz? Obiecuję. No dobrze. Wszyscy są teraz w środku. To myślę, że to już jest ten ostateczny zapis. Kiedy wszyscy są umieszczeni w kapsułach śniących. Czas teraz jeszcze na mnie. Czy na pewno chcesz wcisnąć przycisk rozpocznij indukcję snu i wejść do kapsuły śniących? Nie mieliśmy żadnego fuck-upu po drodze i to jest ciekawe. Aha. Co do... Co się stało? Główne zasilanie jest wyłączone, brak możliwości uruchomienia kapsuły snu. Czyli jednak, fuck-up był w tym momencie, kiedy wszyscy są już umieszczeni. No dobra. To jest ostatnia akcja. Trzeba naprawić to wszystko, co tu było uszkodzone. Jeszcze raz, z tym ptaszorem będę, kurczę, miał dostęp przyznany. Zerkasz na ekran, dowiadujesz się, że chociaż kapsuły śniących mają swoje niezależne zasilanie awaryjne, nie można uruchomić kolejnej kapsuły, dopóki główne zasilanie nie działa. Kilka zmiennych systemów nadal pobiera prąd. I tak dalej. Ale prosiliście mnie poprzednio, żebym wcisnął po prostu się modli. Ale to po prostu anuluje nam opcję, więc to jest po prostu takie anuluj. I tak musimy kliknąć zrób to. Przekierowanie zasilania awaryjnego.
Główne zasilanie przywrócone. I teraz mamy zasilanie awaryjne, a zobaczcie, tu już szyby pękają. Tu już się... Już ledwo żeśmy tutaj dolecieli. Dramatyzm jest na fulla. Tak jak poprzednio. Nie chcę dotykać tych elementów prądowych, tu wszystko się sypie. Wszystko się niszczy, mam nadzieję, że zdążymy. Także moi drodzy, zobaczmy co się stanie, kiedy w tym razem wejdę do tej kapsuły snu. Na to czekaliście, na to razem czekaliśmy 19 odcinków. Zobaczmy, cóż się teraz wydarzy. Odwierty księżyca odwołane. Widzę kawkę. Jest kawa. Pozwolenie, zezwolenie na adopcję? To wygląda jakby Barry w ręku trzymał pozwolenie na adopcję. I jest też tygrys Cody'ego. Kate ma swoją kawę w końcu. Może Barry razem z małżonką adoptowali? O kurczę. No i super. No i super. No i cóż więcej. No w sumie rzeczywiście, no po prostu zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy po prostu to, co mieliśmy zobaczyć. To, że wszyscy szczęśliwie kończą. Dostałem 3 achievementy w tym momencie. Rzeczywiście dostałem achievement za to, że udało mi się nie używać samochodu, że udało się, że wszyscy przeżyli, no i że dostałem. I że Big Family chyba coś takiego, czyli że wszyscy przeżyli też, wydaje mi się. Także mega. Mega, 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 mega. Troszkę wydawało mi się, że może będzie jeszcze jakaś scenka, jakakolwiek, oprócz takiego ujęcia po prostu, że wszyscy żyją, wszyscy mają się dobrze, trafili po prostu do świata, w którym nie wydarzyło się to, co miało się wydarzyć, tak? Czyli że nie było wybuchu księżycu, odwierdze zostały anulowane. No ale właśnie to cały czas jakby pokazuje, cały czas stawia pytania, jak to się stało, że mając świadomość, to wszystko zostało anulowane. Znaczy, wydaje mi się, że mogłoby tak zajść, dlatego że oni wiedzieli, mieli pamięć tego, co się wydarzyło w poprzednich razach, więc oni mogli zapobiec temu jakoś, cała czwórka, może jakoś, ale wtedy musieliby się pamiętać, więc, a to wygląda jakby się nie pamiętali, nie byli w jednym konkretnym miejscu, chciałbym zauważyć, a teraz zobaczcie, że po przejściu tego pojawia nam się nowa opcja, która nazywa się gra dowolna. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Parametry gry dowolnej. Użyto dyskietki zdobytej z Barrym, użyto dyskietki zdobytej z Cody'm. Użyto obu dyskietek, nie użyto żadnej dyskietki. Dyskietki. Użyto obu dyskietek. I teraz co mogę wybrać? Szarańcza, trujący gaz oraz pająki. Okej, okay, no to byśmy wzięli trujący gaz. Potem fala upałów albo fala mrozu. Potem gang brzytwy albo burza. I na koniec niedobór powietrza albo niedobór paliwa. I teraz możemy wystartować z kolejnym. Parametry gry dowolne, czyli jeszcze raz możemy grać, ale sami sobie wybierać, co byśmy chcieli sprawdzić. Wydaje mi się, że jeżeli będę chciał nagrać jeszcze jeden bonusowy materiał, nagram go właśnie tylko z dnia pierwszego, używając oczywiście obu dyskietek, sprawdzając, czy będą jakieś dialogi nowe może między naszymi postaciami, bo w końcu zobaczycie, że mamy do wyboru użyto obu dyskietek. I zobaczymy, jak wygląda jeszcze ta wersja z trującym gazem. Wtedy byśmy wiedzieli po prostu w 100% co tu jeszcze może się zadziać. Ale co jeśli byśmy nie używali żadnej dyskietki? Patrzcie, tu w ogóle dalej są opcje. Dalej możemy wybierać. Tylko mamy nie użyto żadnej dyskietki. Więc pytanie brzmi, jak będzie różnił się gameplay? Biorąc pod uwagę fakt, że mamy te dyskietki. Jedną zdobytą dzięki Cody'emu, drugą dzięki Barremu. Albo ze zdobytymi obiema dyskietkami. No bo w sumie faktycznie, ciekawe jest to, że
Gra dowolna podobno odblokowuje się tylko i wyłącznie po zdobyciu perfekcyjnego endingu, taki jak teraz zdobyliśmy. Teraz mamy po prostu możliwości gry dowolnej, więc co zmienia to, że wybierzemy tylko dyskietkę z Barym, dyskietkę z Kodim, albo w możliwości, kiedy używamy obu dyskietek? Jest to ciekawa rzecz do sprawdzenia, zostawia nam pole do manewru, pole do popisu i pole do sprawdzenia jeszcze takich rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze może, nie mówię, że za dwa dni, nie mówię, że od razu, ale być może, a może nawet na streamie sobie to sprawdzimy, zajrzymy sobie jeszcze i zobaczymy, co się stanie, jak odpalimy grę dowolną. Was też oczywiście zachęcam do tego, żebyście sobie grę przeszli sami, jeżeli oglądacie tylko ten finał, chcieliście zobaczyć, jak mi poszło na przykład, czy coś w tym stylu, albo ogólnie, jeżeli jesteście zachęceni, to kurczę, gra jest dobra i fajna jest do przeżycia samodzielnego. Może ja kilka rzeczy jeszcze pominąłem. Pamiętajcie, że jeszcze jest achievement do zdobycia, przejście tej gry, kiedy to Dawid leci sam w kosmos, czyli Soul Survivor, czyli tylko on przeżywa lot. Nie wiem, czy to wszystko można, te decyzje można podjąć już przy locie w kosmos, że wszyscy inni zginą, tylko Dawid przeżyje. Czy na przykład po prostu tak prowadzić te dni, żeby na ostatnią po prostu na żyletkę przechodzić te dni i doprowadzić do tego stanu. I na pewno nie będę chciał jeszcze raz w całości przechodzić tylko po to, żeby tylko Dawid przeżył. No ale czas tę grę podsumować. I powiem tak, fabularnie świetnie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra historia. To oczywiście, jak mamy cofanie w czasie, przechodzenie między multiświatami, paradoksy, no wiadomo, że to jest science fiction, tego nie da się jakoś w żaden sposób logicznie czy fizycznie udokumentować, tylko wyjaśnić, tak? Więc nie da się też jakoś za bardzo, no można dyskutować, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, no wiadomo, że to, ja to bardziej podchodzę do tego jako dobra historia, co mogłoby się wydarzyć. I takie coś jak najbardziej jest realne, no wiadomo, gdybyśmy mieli możliwości podłączania się do innych wszechświatów równoległych i podróży między nimi, no to nagle by się okazało, że na którejś Ziemi faktycznie jest super ekstra wywalone w kosmos wszystko, tak? To jest realne. Historia jest naprawdę dobra, przede wszystkim jeśli chodzi o mechanikę zarządzania czasem, ekwipunkiem, to, że gra jest nieliniowa, te wszystkie inne elementy, które tworzą nam te 4 dni, różne zagrożenia, które ze sobą się łączą, porozrzucane różnie przedmioty i zobaczcie, że z każdym tym scenariuszem dawało się fajnie kombinować. Fajne jest też dodatkowe wyzwanie, które wymyślił Scriptwelder, to, że można przejść całość bez samochodu. Ten gameplay dowodzi, że rzeczywiście jest to możliwe. No, nie żebym jakby nie wierzył w to od początku, biorąc pod uwagę, ile mieliśmy czasu jeżdżąc samochodem, prawda? I jeszcze nie znając tej gry. A teraz faktycznie tylko raz się dostaliśmy do Side Rail Plexusa, raz musieliśmy tam iść i to nam wystarczyło. Po drodze wystarczyło tylko jeszcze zabrać kilka rzeczy z domu i w sumie podróż między samolotem, rakietą, a Side Railem tylko był potrzebny. A jeszcze budowa była potrzebna rzeczywiście i stacja, bo tam były rękawiczki potrzebne. Ale to tylko po to, żeby przyjść, wziąć jeden przedmiot i tam iść dalej. I jeżeli ktoś by chciał przejść grę tylko raz i ją zostawić, to zobaczcie, ile też kontentu mu mija jakby koło nosa, tak? Ile rzeczy jeszcze nie pozna, nie dowie się o tej grze. Więc super, ja się naprawdę świetnie bawiłem. Widziałem też, no po wyświetleniach widziałem, że wy również się mocno wciągnęliście. To naprawdę była jedna z tych serii, które niesamowicie dobrze się też oglądały, więc jestem wdzięczny i fajnie, że kurczę, że są takie gry, które wciągają i mnie i was i razem sobie rzeczywiście wspólnie gramy i kurczę i to jest fajne przeżycie. Myślę, że jest to gra, która będzie musiała pojawić się w moim top 13 tego roku. Myślę, że gdyby się nie umieściła, gdybym jej tam nie umieścił, to popełniłbym wielkie harakiri. Wielki błąd bym może popełnił, no bo ta gra jest zbyt dobra, żeby jej nie wymienić, nie wrzucić ją gdzieś, ale oczywiście, biorąc pod uwagę, jak gier świetnych w tym roku wychodzi, to będzie chyba jeden z najtrudniejszych topek. No Sally Face, prawda? Jest takim pretendentem do najlepszej gry tego roku, ale to jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdzie sezon, epizod 5. No Sally Face też najlepiej oglądająca się gra na kanale przez ostatnie lata, jeżeli w ogóle ever na, nie licząc The Escapist, a propos The Escapist, nie licząc chyba The Escapist, to najlepsza seria ever, która też sporo ludzi tutaj na kanał wrzuciła. W ogóle Sally Face, przy okazji wam powiem, no do dzisiaj pojawiają się komentarze nowych osób, które zaczynają śledzić serię. Więc to znaczy, że kurczę, to już się tak rozpropagowało po internetach, że ktokolwiek się interesuje grą, jest szansa, że trafi
na te gameplaye moje, więc tak, jak najbardziej Sally Face czekamy, być może w przyszłym roku dopiero doczekamy się 5. epizodu, więc czekamy w spokoju, ale co do Don't Escape'a, Script Welder, jeśli oglądasz, to ja ci chciałbym serdecznie podziękować za tę świetną grę i świetną produkcję, bo naprawdę jest super i czekam z niecierpliwością na kolejne produkcje. Być może będę chciał na streamach pograć w Deep Sleep, zobaczyć te twoje pierwsze Don't Escape'y, bo to też trochę powrót dla mnie do przeszłości, kiedy też sam przecież robiłem swoje własne flashówki. W tym flashu też spędziłem lata, mnóstwo lat, tylko po to, żeby się okazało, że flash idzie do lamusa i cała moja zajawka tym systemem, zabawa w Action Scriptie, pisanie tryliona różnych pomysłów, przelewanie na te platformy okazała się nie do końca trafna, bo teraz już wszystko najlepiej robić na Unity, na Unrealu, czy Game Maker Studio, czy inne podobne godoty, konstrakty. Jest tego teraz tak dużo, RPG Makery, jest tego od groma, gdzie można tworzyć swoje gry i wypuszczać je w świat, więc czasy się też mocno zmieniły pod tym kątem. No ale kurczę, mimo wszystko żal pozostaje, ale też sentyment mi pozostał do tej platformy, więc wszystkie gry, które kiedyś gdzieś widziałem, flaszówki, i które rozwijają się i przychodzą w ogóle, w tym roku jest mnóstwo, Zombotron tak samo był przecież flaszówką i powstał w końcu pełna wersja, tak? I wiem, że jeszcze Epic Battle Fantasy, przecież to też była seria na Armor Gamesach, tak? Czy tam w ogóle na Newgroundsach, flaszówka przecież. Od początku znam tę serię, grałem we wszystkie, praktycznie chyba we wszystkie, właśnie poczynając od pierwszych wersji Flasha. Don't Escape'a nie znałem wcześniej w ogóle, teraz fajnie było to poznać i myślę, że zajrzę do nich. Widziałem, że pierwszy jest z wilkołakiem, to bo kiedyś tam sobie wyszukałem. Ale Deep Sleep'a nie znam też kompletnie, więc może też trzeba będzie to przejść. A przecież tak samo z Rusty Lake'iem, a Rusty Lake chyba cały czas trzyma się jeszcze, mimo wszystko animata teraz, nie flasha. Dalej można tworzyć w tym środowisku gry. Dalej można je eksportować do egzeków, podpinać API Steama, czy wypuszczać na gry mobilne, jako gry mobilne, bo to cały czas będzie działać, ale no kurczę, to trzeba by się uczyć tam języka, bo tam wszystko trzeba, we flashu robić czy wszystko trzeba samemu od początku do końca i jest to o wiele więcej pracy niż trzeba włożyć tam, niż odpalamy grę w Unity, gdzie sama kolizja, fizyka to już jest wbudowane, wszystko, nad nie trzeba nic programować. Także, no to tak przy okazji, sorry, się wytrącam, ale czasami lubię pogadać przy okazji, jak jest szansa pogadać o różnych takich elementach, to może jakąś wiedzę wam przekażę, zachęcę was też do tworzenia swoich własnych gier. Ja też cały czas mam mnóstwo pomysłów na swoje gry, już takie rzeczywiście też pełnoprawne, też chciałbym przejść, kurczę, właśnie na jakieś Unity czy coś, już kombinujemy w tym kierunku, żeby coś zrobić, coś fajnego, przelać własne pomysły w końcu, pokazać światu. Bardziej niż tylko abstrakton, też wiele osób mnie do tego zachęca non-stop, że Staszek, fajnie, że tworzysz tego abstraktona, to gra tekstowa, prawda? I w sumie głównie dla tych, którzy oglądają kanał, ale nie tylko, bo to w sumie ja ją tak piszę, żeby to było dostępne i jakby, żeby każdy, kto nawet nie zna kanału, czy nawet nie zna gier indie, czuł fan z grania, bo ona jest pisana tak neutralnie, tak? Mimo wszystko, ale ten projekt okazał się mega duży, dużo czasu jeszcze trzeba poświęcić mu, żeby był ukończony. Więc no właśnie taki paradoks też powstaje, że może zostawić tego abstraktona, a skupić się na czymś, co rzeczywiście wszyscy będą mogli się o tym dowiedzieć, poznać i tak dalej, ale no cokolwiek wydam, czy na Steamie, czy jako open source, darmowy, tekstowy, to i tak będę musiał, prawda, robić taką samą pracę, jeśli chodzi o marketing, czy wysyłanie do ludzi, czy reklamowanie ogólnie swojego produktu. Choć jakbym stworzył grę indie, prawdopodobnie mógłbym zaryzykować poszukanie jakiegoś wydawcy, biorąc pod uwagę, że mam kontakty, więc no mógłbym coś takiego kombinować, ale to też wytrącam się. W każdym razie, Don't Escape, super. Naprawdę cieszę się, że położyłem na to swoje łapy. Cieszę się, że mnie zachęcaliście do grania tego, bo ja jakby dostęp do tego nawet miałem już gdzieś, nawet w czasie premiery pamiętam, że spokojnie klucz był zarezerwowany, mogłem ograć zarówno na GOG-u, potem na Steamie też dostałem klucz, ale jakoś tak, no właśnie, nie znałem w ogóle marki, myślałem, że może na początku będę ograć pierwsze Don't Escape'y, Deep Sleep'y, dowiedzieć się, o co chodzi w tej serii, by potem brać się za czwórkę, nazwijmy, że to czwórka, bo to chyba czwarta część Don't Escape'a jest, mimo wszystko, 4 Days to Survive, wszystko się zgadza. No ale dostałem wiele informacji od was, które zachęcały mnie do tego, żeby tę grę odpalić i nie żałuję. Fajnie, naprawdę to fajnie zostało zrobione. Zarządzanie czasem mi się wydaje i ekwipunkiem, i nieliniowość, pomysły fajne na to, żeby to wszystko złączyć w całość. Najsilniejsze chyba aspekty tej gry. Czy mogę się do czegoś przyczepić w tej grze?
musiałbym się naprawdę chyba mocno zastanowić, czyli bym się czepiał, to raczej bym musiał, właśnie, to nie ma czegoś takiego, że o, dobra, nie podobało mi się to i od początku mi się nie podobało to i tamto. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, co mi się w tej grze nie podobało. Jest tylko ostra pikseloza, ale mi to nie przeszkadza. Jest font do wybrania, prawda, który jest, prawda, rodzaj gładki, mogliśmy mieć piksele. Jest mniej czytelny, ale mimo wszystko da się czytać. Na dużym ekranie, no myślę, że na telefonach mogło być gorzej, ale mówiliście, że na telefonach jest, no, jest okej. Okay. Ale fajne jest to, że można sobie było zrobić to w taki sposób i elo. I działa. Jest mnóstwo rzeczy, o które chciałbym w ogóle twórcę spytać na temat, jak on poradził sobie z tak dużą ilością dialogów, które musiały się triggerować w odpowiednich momentach. Jak on sobie jakieś grafy musiał rozpisywać, jak te wszystkie decyzje, co one powodują, jak to łączyć. To mnie to fascynuje od poziomu jakby twórcy. Jak sobie myślę, zwykle jak jakaś gra mnie niesamowicie fascynuje, jara w środku, zaczynam ją starać się rozebrać na małe kawałeczki, zrozumieć, jakie były etapy tworzenia. Nie wiem, czy Split Welder będzie chciał podzielić się jakąś częścią swoich, nie wiem, przemyśleń, procesów, czy cokolwiek, bo to mogło być też inspirujące, nie tylko dla mnie, może dla kogoś też przy okazji. Jak ktoś, to zachęcam serdecznie. No bo mnie to ciekawi, tak? Jestem bardzo ciekawy. I gdybym chciał zrobić coś kiedyś w podobie, tak samo jak Kindergarten jest też podobnym rodzajem gry, który mnie też fascynuje. Tylko tam o wiele jest chyba prościej. Tam wszystko bazuje w sumie na kilku scenach, prostym poruszaniu się postaci, a cała siła leży w zbieraniu przedmiotów w odpowiednich, jakby właśnie triggerach dialogów w odpowiednim momencie z odpowiednią inną osobą, czy w czasie. Tam też był jakby czas, tylko tam był podzielony czas na 5 akcji w danej części dnia. Tutaj mamy zegar, tak, i jakby operowanie tym czasem. Fajne były te opcje, że im więcej mieliśmy ludzi, tym rzeczywiście więcej czasu, czy mniej czasu w sumie nam potrzeba było na wykonanie jakiejś akcji. Może trochę czułem, rzeczywiście tak myślę, że gdybym musiał do czegoś przyczepić, może trochę więcej potrzebowałbym tego poczucia, że czasu jest mało, a te 12 godzin, szczególnie jak się ma samochód, to jest prościzna. Wiadomo, że to musiało być dostosowane do tego, żeby zdobyć achievement bez samochodu, ale zobaczcie, bez samochodu, oczywiście jak wiemy, co robić, gdybyśmy chcieli od początku bez samochodu, to może byłoby trudniej, ale tylko trzeci dzień. Musiałem tam chyba resetować 3 czy 4 razy od pewnego momentu, żeby dopiąć to na ostatni guzik, zdobyć tyle achievementów, ile jestem w stanie zdobyć. A wychodzi na to, że prawie można powiedzieć, że 100%, chyba został mi jeden achievement, aż powiem szczerze, dajcie mi sekundę, nawet sobie sprawdzę, czy został mi tylko jeden achievement do zdobycia, którego pewnie nie będę chciał nabijać, no bo bez przesady. Nie, no jasne, zostało mi 2 achievementy do zdobycia. Ten The Lone Wolf, czyli Be the Sole Survivor, ale również przeżyć jeszcze perfekcyjną noc z tym, jak wiemy, już gazem. Trujący gaz jest pierwszego dnia i jeszcze tutaj mamy achievement do zdobycia. Czyli gdybym bardzo chciał, to mógłbym na tym trzecim przebiegu zaliczyć oba te achievementy i mieć 100% z gry. Ale ja nie jestem ja jestem wybiórczym człowiekiem, który poluje na achievementy, ponieważ lubię achievementy, które czuję fan ze zdobycia, tak jak ten samochód. Przy okazji, fajnie, zmieńmy coś w swoim podróżowaniu, po prostu nie używajmy samochodu. To jest fajne, bo przychodzę i tak, no to spróbuję. Ale tak samo mogłem stwierdzić, okej, to w takim razie tu też przechodzę, używam samochodu, ale na koniec chcę tylko ja przeżyć, tylko Dawid. A tu czuję, że musiałbym kombinować, jak to zrobić, żeby tego Dawid rzeczywiście przeżył, a poza tym czułbym duży, chyba jakoś emocjonalnie mógłbym to gorzej przeżyć, no bo kurczę, trzeba by doprowadzić do śmierci wszystkich trzech osób naszych, Kate, Cody'ego i Barego. To mogło być coś, co trochę by wzbraniało przed takim przejściem, tak, psychicznie, ale moi drodzy, ja się nagadałem, wiecie już, jaka jest moja opinia, co o tej grze sądzę, i jeszcze pogadałem z wami na temat w ogóle Unity i tworzenia gier też przy okazji. Jakbyście chcieli więcej wiedzieć, to w komentarzach możemy o tym też pogadać. Czekam na wasze opinie na temat tej gry, na wasze przeżycia, na wasze przemyślenia, oczywiście jeśli chodzi o fabułę, bo to jest fajne, że lubię, jak gry zostawiają trochę do przemyślenia, tak? Bo mieliśmy tylko krótką scenkę, co się wydarzyło, kiedy udało się zapanować, przenieść te 2 dyskietki, pamięć być może przenieść razem z tymi 2 dyskietkami na ten świat, gdzie w końcu nie wydarzyła się tragedia. Ale wygląda na to, że nasze postacie się nie spotkały, ale to też jest w sumie otwarta księga, tak? Bo być może się okaże, że jednak się widzieli, widzieliśmy tylko ułamek, nie wiadomo, jaki był zamysł twórcy w tym miejscu, można sobie spekulować i to jest fajne, że jest poziom do spekulacji. Ja wam bardzo dziękuję, jak wam się podobało, zostawcie finalną łapę w górę, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. P!
pytanie na pewno będziecie stawiać przede mną, co po Don't Escape'ie, co teraz będę ogrywał, więc mówię wam, że będzie to wyglądać w taki sposób, że będę szukał oczywiście dalej gier, które są fajne fabularnie, psychodeliczne, mroczne może przy okazji, bo ten kanon takich gier dalej będę kontynuował. Jest Ib, jest Mad Father, jest czeka Angels of Death, czeka Yuppie Psycho, ostatnio mi polecaliście, też jakaś taka psychodelka pikselowa. Myślę, że to ma największą szansę na kontynuację, ale zanim będę decydował się na te któreś z tych gier, myślę, że czas wrócić do Immure, twórców studia, z którego wywodzi się Steve Gabry, twórca Sally Face'a. Dokończymy Immure i wtedy będę decydował, co robimy dalej. Jeszcze Tormentum czeka między innymi do ogrania, więc jest kilka takich gier, które chciałbym dalej kontynuować, ciągnąć i mam nadzieję, że tym, którym podobał się Don't Escape, czy Sally Face, czy inne gry tego typu, Simulacra, to dalej, Rusty Lake i tak dalej, Franbow. Pamiętajmy, że Little Miss Fortune, czyli druga gra od twórców Franbow, niebawem nadchodzi, demko już jest dostępne, każdy z was może sobie zagrać. Nie wiadomo, kiedy jest premiera oficjalna, ale wydaje się, że w tym roku Little Miss Fortune, czyli kolejna gra od twórców Franbow, pojawi się i jak najbardziej na 100% będę ją ogrywał. Wiemy też, że niebawem nadchodzi premiera Kindergarten 2, oczywiście, że też będę ją ogrywał. Data chyba jest już ustalona na stałe. Już teraz zapomniałem, ale tym bym chciał albo czerwiec, albo lipiec. Kurczę, nie mam tego zapisanego, ale wiem, że na trailerze było napisane, kiedy nadchodzi. Być może w czerwcu już. Więc są gry, są dobre gry, które nadchodzą. Myślę, że dalej będzie co oglądać, więc zapraszam was serdecznie do śledzenia harmonogramu, w razie czego wbijania na grupę, pytania mnie, polecania gier, tak, które chcielibyście, żebym ja ograł. Pamiętajcie, że Danganronpa czeka cały czas. To znajdę sobie odpowiedni moment, kiedy Danganronpę nagram. Tak jak mówię, jedynkę, zobaczymy, tam jest chmara tekstu, ale tyle razy mi polecaliście. Ja też już teasowałem, że będę chciał się tym zająć, więc zwracajcie uwagę na to, co i jak. Długie podsumowanie zrobiłem, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego dużo fajnych rzeczy, tego, co możecie się coś spodziewać na kanale i tak dalej, i tak dalej. Serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska w innych grach na kanale. No i oczywiście jeszcze być może, tak jak mówię, powstanie materiał jeden, taki już bonusowy, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda pierwszy dzień z walką z tymi strującym gazem. A być może zrobimy to na jakimś streamie. Jeszcze nie wiem, nie zdecydowałem. W każdym razie wiecie, co już będzie nadchodzić. Trzymajcie się. Cześć!